Dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałkowe przedpołudnie 15 listopada, jest godzina 11.08. Wita się z Państwem Jakub Szyszka z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, prowadzonego przez Fundację Jagiellońską. I zapraszam na cotygodniowe podsumowanie najnowszych wydarzeń z Europy i ze świata w geopolitycznym przeglądzie prasy. Mam przed sobą najnowsze numery tygodników, między innymi tygodnika Sieci, Gościa Niedzielnego oraz Polityki. I przygotowałem dla Państwa właśnie materiały prasowe dotyczące tego, czym w ostatnich dniach żyła Polska, czym żyła Europa i świat. No, wydaje się, że wciąż takim najbardziej gorącym tematem w Polsce, ale również w naszej części Europy jest kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który no nie słabnie, a wręcz można odnieść wrażenie, że eskaluje. W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami siłowego przekroczenia granicy przez zorganizowane liczne grupy uchodźców, tudzież nachodźców, nie tylko na tym odcinku zielonej granicy, tak jak to miało miejsce do tej pory, ale również w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy. Kolejne siły i środki policji, straży granicznej, również wojsk obrony terytorialnej są kierowane na ten odcinek w celu zapewnienia właśnie bezpieczeństwa granicom. Oczywiście z tego miejsca wyrażamy solidarność i poparcie dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy strzegą naszej granicy. Natomiast ja przygotowałem dla Państwa, myślę, że interesujący tekst Marcina Tulickiego z najnowszego numeru tygodnika Sieci pod tytułem Przemytniczy biznes, który no jakby otwiera nam oczy na aspekt tego kryzysu, całej tej sytuacji, który wydaje mi się, że jest trochę pomijany w tej dyskusji na temat właśnie kryzysu uchodźczego, kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Irak, Syria i Afganistan to głównie obywatele tych krajów szturmują od wielu tygodni polską granicę przy wsparciu białoruskich służb. Nikt rozsądnie myślący nie ma wątpliwości, że to element wojny hybrydowej. Przyznają to także przemytnicy ludzi, z którymi rozmawialiśmy, przebywając na Bliskim Wschodzie. Tak zaczyna się wspomniany artykuł, w którym właśnie dowiadujemy się o całym przemyśle, można to tak powiedzieć, bo odbywa się to na masową skalę przerzutu ludzi, migrantów właśnie z państw Bliskiego Wschodu do Europy. Tym ludziom obiecuje się poprawę jakości życia właśnie w państwach europejskich, no jednocześnie jakby ukrywając czy nie uświadamiając im ryzyka, niebezpieczeństw czy wręcz niemożliwości dostania się do Europy. Jak czytamy w artykule, stawki zaczynają się od kilku tysięcy dolarów lub euro, a zamykają na nawet kilkunastu tysiącach. Wszystko zależy od tego, jak szybko imigrant chce się dostać do Europy, jakim środkiem transportu, do jakiego kraju i jaką trasą. Nie ma wątpliwości, że ten nielegalny biznes od lat funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Jeden z przemytników, z którymi rozmawialiśmy, zaproponował nawet zniżkę w przypadku, gdy uda się zebrać większą grupę migrantów, których będzie trzeba przemycić. Koszty się wówczas rozłożą i nie dość, że stawka dla każdego będzie niższa, to jeszcze ty, jako osoba, która zebrała grupę, zapłacisz dużo mniej, zapewnił z rozbrajającą szczerością jeden z przemytników. Mówimy tutaj o sytuacji przerzutu osób z irackiego Kurdystanu do Niemiec. Najniższą stawkę, która została zaproponowana, było 4000 euro. Taką cenę podał co prawda przemytnik z Turcji, ale od razu zaznaczył, że w tym przypadku klient może czekać na przerzut do Europy nawet kilka miesięcy. Dodał jednocześnie, że średnia cena mieści się w widełkach od 6 do 9 tysięcy euro. No i co dzieje się z takimi migrantami, z takimi osobami, które decydują się wziąć udział w takiej eskapadzie? Jak dowiadujemy się, są oni przerzucani samolotami, no na przykład z Turcji na teren Białorusi. I tutaj pojawia się no właśnie manipulacja, bowiem te osoby na pytanie, czy z Białorusi można się przedostać do Niemiec, nie otrzymują tak naprawdę odpowiedzi. Przemytnicy odpowiadają, że naszym zadaniem jest dostarczyć was na Białoruś, a dalej już musicie poradzić sobie sami. No ale z pomocą tym migrantom przychodzą białoruskie służby, które dostarczają ich w rejon granicy właśnie z Polską. Problem pojawia się z tym, że tak naprawdę nie ma drogi powrotnej, bowiem
służby białoruskie no, napierają na migrantów, uniemożliwiając im jakby drogę powrotną, czy pozostanie na Białorusi, a jak wiemy, granica polsko-białoruska jest teraz silnie chroniona i ta droga na zachód Europy, która wydawała się tak obiecująca, tak atrakcyjna i praktycznie nieobarczona jakimkolwiek ryzykiem, wydaje się dużo bardziej skomplikowana. I sytuacja jest zgoła odmienna, niż przedstawia się to tam na miejscu tymże migrantom. Takie historie są niestety dramatyczną normą. Migranci często oddają przemytnikom oszczędności swojego życia. Miejmy tutaj na uwadze te kwoty. No jeżeli najniższa stawka wynosi 4000 euro, a przeciętnie od 6 do 9 tysięcy euro, to nawet jak na warunki europejskie wydaje mi się, że jest to dość spora kwota. Więc tym bardziej z jakimi wyrzeczeniami musi się wiązać dla mieszkańców takich państw jak Irak, Syria czy Afganistan, aby właśnie podjąć to ryzyko i spróbować przedostać się do Europy. Oszczędności swojego życia, a ci, gdy tylko pojawią się jakiekolwiek problemy, w najbliższym wypadku porzucają ich jak przedmioty, wcześniej okradając. Myślę, że w tych wszystkich dyskusjach, które teraz się toczą na temat właśnie kryzysu na granicy, warto mieć to na uwadze, że wiele spośród tych osób, które przebywa w tej strefie nadgranicznej, tak naprawdę padło ofiarą tej manipulacji, tego oszustwa, no i biznesu, który musi się kręcić, który jest bardzo lukratywny, ale niestety tak naprawdę zarabia się na ludzkiej krzywdzie, bowiem przemytnicy tutaj pobierają duże korzyści, a ludzie pozostają pozostawieni sami sobie gdzieś w lasach na granicy polsko-białoruskiej. I być może właśnie jednym z istotnych elementów prowadzących do rozwiązania tego kryzysu powinna być no właśnie międzynarodowa walka z tym przemytem ludzi, czy również interwencja dyplomatyczna na miejscu. Mam na myśli właśnie te kraje Bliskiego Wschodu, gdzie powinno się może podjąć kampanię na rzecz właśnie uświadomienia tych ludzi, że granica polska jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej, ona jest chroniona i przekraczanie jej w ten sposób jest niemożliwe. Właśnie w celu zahamowania tej migracji, aby ludzi nie pozostawiać na pastwę przemytników i nie dawać im zarabiać na ludzkiej krzywdzie. Kolejny materiał, który przygotowałem na dzisiejszy przegląd, pochodzi z gościa niedzielnego. Jest to rozmowa przeprowadzona przez Bogumiła Łozińskiego z mecenasem Jerzym Kwaśniewskim o prawnym wymiarze sporu Polski z Unią Europejską, stosowaniu podwójnych standardów przez starych członków Unii oraz konsekwencjach niezapłacenia kar nałożonych na nasz kraj przez TSUE. Myślę, że interesująca perspektywa, bowiem cała ta debata jest prowadzona głównie przez polityków na temat właśnie kryzysu relacji polsko-unijnych, więc warto zapoznać się chyba z tym, co prawnik, specjalista prawa międzynarodowego ma do powiedzenia na ten temat. Jerzy Kwaśniewski ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz Katolickim Uniwersytecie w Lwowie. Specjalizuje się między innymi w prawie Unii Europejskiej, jest prezesem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowcą Kolegium Intermarium. Na pytanie: Komisja Europejska zarzuca Polsce łamanie praworządności. Czy ma prawo oceniać system wymiaru sprawiedliwości i jego reformowanie w krajach unijnych? Mecenas Kwaśniewski odpowiada: problematyka praworządności jest jednym z fundamentalnych kwestii w Unii Europejskiej. Zasada ta jest też wpisana w traktaty europejskie i bywa nazywana podstawową zasadą Unii. Problem polega na tym, że zasada praworządności jest mocno niedookreślona. Czyli no, rzeczywiście to pojęcie praworządności jest bardzo szerokie i tak naprawdę nie wiadomo, w jakich sprawach, w jakim zakresie tutaj Komisja Europejska miałaby interweniować i ingerować w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. No, jak wiemy, tutaj kością niezgody są przede wszystkim reformy wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa w Polsce, które wypoczątkowały się około 2016 roku, które to rzekomo ograniczają wolność, niezależność sądów. Mecenas Kwaśniewski mówi, że nie ulega wątpliwości, że przeprowadzone w Polsce od 2016 roku reformy zwiększają wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej na władzę sądowniczą. Jednak z drugiej strony wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej na sądowniczą w Polsce istnieje
ale i tak pozostaje mniejszy niż w niektórych krajach Unii. I tutaj dla przykładu można podać m.in. Niemcy, gdzie władze wykonawcze poszczególnych landów mają bardziej bezpośredni wpływ na nominacje sędziowskie, zaś na poziomie federalnym sędziowie wybierani są wyłącznie przez czynnik polityczny. Można przywołać także przykład hiszpański, gdzie Rada Sądownicza jest powoływana z istotnym udziałem władzy ustawodawczej w sposób bardzo zbliżony do obecnej polskiej procedury wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa KRS. Jak widzimy, te rozwiązania polskie nie odbiegają tutaj zasadniczo standardami od mechanizmów obowiązujących w innych tak zwanych starych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W dalszej części rozmowy pojawia się również wątek dwóch kar nałożonych przez Unię Europejską na Polskę. Chodzi tutaj o karę nałożoną przez TSUE za niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i karę za niezamknięcie kopalni węgla w Turowie. Pamiętamy tą sprawę. Polski rząd stwierdził, że nie zapłaci obu tych kar. Komisja Europejska grozi, że ściągnie je z funduszu przeznaczonego dla Polski na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Chodzi o tak zwany fundusz odbudowy. Z kolei nasz rząd odpowiada, że o tyle wpłaci mniej składki do unijnego budżetu. Mecenas Kwaśniewski komentuje sprawę w ten sposób, że możliwość wzajemnego potrącania tych kwot, w szczególności obniżenia składki, nie podlega jednoznacznym przepisom, co oznacza, że są to działania, które powinny być oceniane z perspektywy ogólnego międzynarodowego prawa publicznego. W tej sytuacji stanowisko Polski jest zasadne. Jeżeli nasz kraj kwestionuje należność pobieraną przez Unię, to ma prawo obniżyć swoje składki o właściwe kwoty. Musi się jednak liczyć z tym, że Komisja Europejska czy inne państwa członkowskie będą miały w tej sprawie inne zdanie i będzie to przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co do samej procedury właśnie zaskarżenia Polski za działanie, funkcjonowanie kopalni w Turowie przez stronę czeską, no to również jest to dość bezprecedensowa sprawa, bowiem zwykło się podejmować te tematy drogą dyplomatyczną na Radzie Europejskiej, przed Komisją Europejską, a dopiero później jako ostatni środek wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czechy niejako złamały tę niepisaną zasadę i samo to postępowanie jest dopiero dziewiątą taką sprawą w historii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętamy, że w ostatnim czasie miały miejsce wybory parlamentarne w Republice Czeskiej. Ta sprawa jest wciąż rozwojowa, ale trwają negocjacje na temat budowy nowego rządu i liczymy również, że być może umożliwi to nowe otwarcie w stosunkach polsko-czeskich i być może rozwiązanie, przełamanie tego impasu w sprawie kopalni. Na koniec materiał z polityki. Przenosimy się z Europy do Nowego Świata, konkretnie do Meksyku. I przygotowałem dla Państwa tekst Artura Domosławskiego pod tytułem Klątwa Kolumba. Czytamy, że posąg autochtonki stanie w miejscu Krzysztofa Kolumba na reprezentacyjnej alei stolicy Meksyku. Cała Ameryka Łacińska obala fałszywą spuściznę sławnego żeglarza. Tak naprawdę można dojść do wniosku, że jest to kontynuacja pewnego trendu obserwowanego już od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, ale również w krajach Europy Zachodniej, tak zwanego ruchu cancel culture czy wokeness, który to przejawia się jakby właśnie pisaniem historii na nowo, generalnie zrywaniem ze wszystkim tym, co było do tej pory, odrzucaniem autorytetów czy tego, co do tej pory uchodziło za sakrum, no i właśnie jakby tworzenia, pisania historii na nowo, tej nieobarczonej właśnie jakimś brzemieniem tej negatywnej przeszłości. Chociażby przejawem tego można powiedzieć, że był ruch Black Lives Matter, który był obserwowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie również dochodziło do obalania pomników białych, tak, postaci, bohaterów z historii Stanów Zjednoczonych, również oberwało się Tadeuszowi Kościuszce. Jak czytamy, od kilku lat w meksykańskiej literaturze rozrachunkowej wzbiera fala wywracająca dotychczasowe narracje. Na celowniku jest naczelny konkwistador Meksyku, Hernán Cortés,
Historycznie rewizjoniści kwestionują jego geniusz militarny, jak i samo jego zwycięstwo nad Imperium Azteków w 1521 roku. Twierdzą, że Imperium pokonali wojownicy innych ludów rdzennych. Ale cała ta sytuacja no nie tylko ma wpływ na pomniki w Meksyku i na to, kto będzie na nich stał, ale również przekłada się na współczesną politykę i to także w tym wymiarze międzynarodowym. Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador domaga się od króla Hiszpanii Filipa VI aktu ekspiacji za okrucieństwa popełnione przez konkwistadorów w czasach kolonialnych. Hiszpański monarcha stanowczo odmówił, inaczej natomiast na podobne żądania przywódcy Meksyku zareagował papież Franciszek. Uznał konieczność uznania bolesnych błędów przeszłości i przeprosił Meksykanów za grzechy indywidualne i społeczne, za wszystkie działania i zaniechania, które w czasach podboju nie prowadziły do ewangelizacji. Również inna symboliczna rewizja dokonuje się w samym nazewnictwie rocznicy 12 października, czyli daty odkrycia, symbolicznego odkrycia Ameryki przez Kolumba. Jeszcze nie tak dawno świętowano jako Dzień Kolumba, Dzień Pamięci, Dzień Rasy i pod wieloma innymi nazwami. W niektórych krajach wciąż pokutują mity z przedhistorycznych rewizji, na przykład w Chile to Dzień Spotkania Dwóch Światów, podobnie jest w Kostaryce, w Gwatemali to Dzień Hiszpańskości, ale już w Dominikanie, gdzie Kolumb zbudował pierwszy wojskowy fort, a kościół katolicki pierwszą świątynię, to dzień tożsamości i różnorodności kulturowej. W Argentynie to dzień szacunku dla różnorodności kulturalnej, w Meksyku dzień narodu wielu kultur. W Stanach Zjednoczonych dniu Kolumba towarzyszy Dzień Ludów Rdzennych, lecz nie jest on obchodzony we wszystkich Stanach. Jak widzimy, no ten trend rewizjonizmu historycznego, tak oceniania działalności postaci historycznych, czy niejako właśnie tworzenia, pisania historii na nowo, zawitał również i rozgościł się chyba na dobre już w Ameryce Łacińskiej. W Polsce chyba wciąż nie przyjęło się to, no ale w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie te zmiany kulturowe postępują niezwykle szybko, chyba wszystkiego można się spodziewać i kto wie, czy również ten trend za jakiś czas nie zawita do naszego kraju. Ale na pewno będziemy to obserwować. Ja w tym miejscu dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zapoznania się z bieżącymi tygodnikami, jak również do śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej. Życząc Państwu dobrego dnia i udanego tygodnia. Kłaniam się Państwu, Jakub Szyszczak.